Czyli tak, sieć zaczęła się rozwijać. Sieć, ja pamiętam, zaczynaliśmy od jednej szwaczki, która przychodziła po godzinach, bo szyła kurtki. Czyli nawet produkcję innej, w innej firmie, więc zaczęliśmy od pojedynczych sztuk. Odchodząc z firmy było blisko 40 pracowników, no to ładnie. Więc sprzedaż na w miarę już wysokim poziomie. Odszedłem w 2009 roku, sprzedałem ten biznes, odsprzedałem. Do dzisiaj, z tego co wiem, to się bardzo dobrze, znaczy biznes ten bardzo dobrze prosperuje, więc zapraszam wszystkich na pufy.pl, zobaczcie sobie zobaczyć. I też mam kolejny raz satysfakcję, słuchaj, bo już nie mam tego biznesu. Nie żałuję, że go sprzedałem, bo może też akurat to też nie była jakaś spektakularna może sprzedaż, w każdym bądź razie. Też mam taką satysfakcję, że czasami wchodzę do jakiegoś biura, widzę, o, jest metka EcoPuf, wiem, że to jest moja pięknie to kubety, więc... gratulacje, to jest faktycznie powód kolejny do dumy. Bardzo dobrze, bo to jest taki motor wewnętrzny, który napędza do dalszego działania, ale dwa pytania tu jeszcze mi się klarują. 40 osób to nie mało, nie dużo, wiadomo, bo są firmy jedno, dwuosobowe i 40 osób to jest dużo. Czyli dla takich słuchaczy, którzy powiedzmy mają dwóch, trzech pracowników, tak w dwóch, trzech zdaniach, w jaki sposób taką grupą ludzi byłeś w stanie zarządzać? Wiesz co, na szczęście miałem wspólniczkę, która... zajmowała się akurat już ludźmi, fizycznie, że tak powiem, produkcją. Okay, czyli ja nigdy nie dealowałem akurat, tak, ja akurat nie miałem z tym styczności, po prostu zajmowałem się jakby rozwojem firmy. Rozumiem. Natomiast sprawy już takie stricte menadżerskie w stosunku co do pracowników czy do kadry, to już ktoś inny załatwia. Okej, czyli oddelegowałeś, znalazłeś osobę tutaj, która to prowadziła, super posunięcie. I druga rzecz, tutaj opowiadasz właśnie o sprzedaży firm. W jaki sposób to, powiedzmy, ktoś ma firmę i chce ją sprzedać. W którym momencie najlepiej sprzedać firmę i jak to zrobić? Gdzie szukać? Wiesz co, powiem ci szczerze, że ciężko powiedzieć, kiedy najlepiej sprzedać firmę. Z mojego punktu widzenia nigdy, jakby może moim celem takim i życiowym, czy może ambicjami nigdy nie było sprzedawanie, powiedzmy, PUF. Już może tutaj nie chodzi o same ambicje, tylko robisz biznes dla pracujesz, żeby zarabiać pieniądze, więc to był biznes, gdzie po prostu potrzebowałem zarobić pieniądze, jakoś serca w niego, w sensie takim, że on sprawiał mi aż tak straszną przyjemność, oprócz satysfakcji pieniężnej nie dawał mi po prostu, więc ten biznes sprzedałem. Rozumiem, ale właśnie więc... do czego dążę, bo tak, część przedsiębiorców tworzy biznes po to, żeby z pasją go sprzedać, oczywiście z pasją, tylko nie zawsze pasja się sprzedaje, bo to jest naszą pasją, nie zawsze musi być zgodę, ale tutaj dla klienta widzę, że ty ładnie tutaj w te potrzeby trafiałeś i to generalnie było przyniosło się właśnie na sukces. Tak, Tomku, część przedsiębiorców tworzy swoje biznesy po to, żeby je później sprzedać. I druga teoria też jest taka, że biznes najlepiej sprzedać w momencie, kiedy ma najlepszy, że tak powiem, okres swojej historii i ma jeszcze jakąś perspektywę na przyszłość. Czy tobie się udało w takim momencie sprzedać biznes, czy to był na przykład biznes, że tak powiem, pod kreską, czy gdzieś na zero wychodziłeś tutaj? Nie, biznes był jak najbardziej dochodowy. Więc... Dochodowy. Tak, biznes był dochodowy. Rokował bardzo fajne też perspektywy, aczkolwiek w momencie, kiedy ja go sprzedawałem, mieliśmy już problem, znaczy nie no może to nie był straszny problem, ale coraz więcej konkurencji było, bo bariera wejścia w ten rynek była stosunkowo mała, maszyna do szycia, trochę pomysłu, granulat, który mogłeś kupić, wsypać do środka, więc przewagą akurat firmy była już wypracowana pozycja na rynku. Natomiast wpadł mi do głowy drugi pomysł i tutaj, wiesz, wyczerpałem się w tym biznesie, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, że to nie wstawałem do tej pracy i szedłem po prostu z zamiłowaniem, że dzisiaj tworzę sobie kolejny model pufy i to mi sprawia cholerną radość. Po prostu jeżeli już żeśmy coś tworzyli, to tworzyliśmy, żeby po prostu zarobić na tym pieniądze. Więc rozumiem, czyli sprzedałeś biznes. Po prostu sprzedałem ten biznes, miałem drugi pomysł na życie, więc... I to był za pomysł? To był za pomysł, odkupiłem domenę, bo już się, przez to, że powstało 5 kolejnych sklepów internetowych, w miarę dobrze się czułem w internecie, w sprzedaży w sieci, więc wymyśliłem biznes, który wydawał mi się stosunkowo lepszy, mianowicie
kupiłem domenę od profesora takiego z Krakowa, z AGH-u, reklama.pl. Generyczna, łatwa nazwa i stworzyłem serwis. Tak notabene tworzył ten serwis agencja Symetria z Poznania, która była autorem projektu Sympatia.pl, który został odsprzedany Onetowi. Powiem Ci, że między innymi przez Sympatię właśnie poznałem swoją żonę. Także bardzo, bardzo dziękuję. O, widzisz. Tak, widzisz. Także agencja Symetria, bardzo fajni ludzie, robią profesjonalne rzeczy. Tak, bardzo profesjonalne. Bardzo profesjonalne i słuchajcie... I bardzo wartościowe. Tak. Więc... myślałem już wtedy, nie będę brał po prostu jakiejś taniej agencji, która wypracuje pomysł. Miałem już na tyle pieniędzy, że mogłem zlecić badania nad stroną, nad pomysłem, weryfikacją tego pomysłu, więc powstał pomysł sprzedawania abonamentów. Żeby to była, to jest do dzisiaj, to jest aukcja zleceń, potrzebujecie coś reklamowego zrobić, wchodzicie na reklama.pl, na przykład zlecę wykonanie 100 sztuk podkoszulków z jakimś tam nadrukiem albo oklejenie auta i wtedy firmy, które są przypisane do danej kategorii, po prostu rywalizują o twoje zlecenie. Więc tak, ci, którzy mogą rywalizować o zlecenie... Tak, to był, ja mój, to był mój serwis. Super. Ja ten serwis sprzedałem po 1,5 roku prowadzenia. Mhm. Sprzedałem go jako niedochodowy serwis. Tak. Tylko i wyłącznie dlatego, że przeliczyłem się troszeczkę z tym projektem. Mhm. On na początku wchłonął mi strasznie dużo kapitału i no już musiałem pod koniec zaciskać trochę pasa, a w cały czas prowadziliśmy sprzedaż, ale ona nie była na tyle duża, żeby pokryć koszty bieżącej działalności, bo stworzyłem tam call center do tego, konsultantów, którzy dzwonili po firmach, sprzedawali te abonamenty, więc ten serwis młody, nowy, ludzie nie znali, więc też zaufanie nie było duże do serwisu, więc ja go sprzedałem z całkiem niezłym zyskiem, w 2010 roku. I to był mój, że tak powiem, ostatni taki twardy, stacjonarny biznes, który po prostu miałem. Zresztą dzięki też temu trafiłem jakby zupełnie do biznesu, w którym w tym momencie się param. Rozumiem, czyli musiałeś poznać w pełni, żeby się w pełni uwolnić, czyli trzy twarde biznesy dały Ci, że tak powiem, duże doświadczenie, ale też pewnie w kość. No i tutaj ten biznes, który teraz prowadzisz, jest to inwestycja na giełdzie, tak? Są to inwestycje giełdowe. Giełdą już interesowałem się od momentu, kiedy poszedłem na studia w 2000 roku. W 2002 roku było moje pierwsze wejście na rynek finansowy. Totalnie nie znałem tego rynku, przynajmniej na etapie, w którym wchodziłem, wydawało mi się, że co nieco wiem. Mhm. Więc rynek bardzo szybko mnie zweryfikował. Później nie byłem uczestnikiem rynku, po prostu nie inwestowałem. Po pierwsze nie miałem co inwestować, nie miałem kapitału. A po drugie nabrałem troszeczkę takiego dystansu, przestraszyłem się, ale obserwowałem ten rynek, więc obserwowałem i nigdy z tego rynku, że tak powiem, nie wyszedłem mentalnie. Aha. I w 2000, pod koniec 2008 roku robię drugie podejście, już parając się oczywiście takimi standardowymi pracami. Wtedy dostaję też po uszach na rynku. Wydawało mi się, że wiem nieco więcej, ale nigdy nie przestałem, że tak powiem, wierzyć w ten biznes, że na giełdzie można fajnie zarobić, dużo ludzi się boi tego biznesu. Czyli mówisz o tym, że próbowałeś, podjąłeś pewne działania na rynku właśnie związanym z inwestycjami, z inwestycjami, tak? Dostałeś po uszach, tak? Dokładnie. To Cię nie zniechęciło? Nie, nie zniechęciło mnie. Właśnie nigdy jakby nie byłem zniechęcony do tego biznesu, natomiast po 2008 roku już wiedziałem, że muszę się po prostu zacząć uczyć tego biznesu. Więc w momencie, kiedy pozałatwiałem wszystkie sprawy, zrobiłem sprzedaż ze swoich tutaj działalności, które miałem. Zainwestowałem jeszcze w międzyczasie pieniądze na Ukrainie. Prowadziłem tam lombard w Nikolajewie. Zrobiliśmy 5 jednostek tego lombardu i niestety tam zbankrutowałem i to była bardzo bolesna porażka. Po prostu zostałem okradziony przez Ukraińców. Mieszkałem tam ponad 8 miesięcy, budując ten biznes i fatalnie się dla mnie skończył. Więc w 2010 roku wróciłem do Polski, trochę pieniędzy mi jeszcze zostało, więc postanowiłem się uczyć. Więc 2011 rok wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, bo wiesz, uznałem, że chcę się uczyć od najlepszych, od ludzi, którzy po prostu już są w jakimś miejscu, w którym ja tak na dobrą sprawę chciałbym być, czy dążę do tego miejsca.
więc kilka kursów w Polsce, kiepskich kursów, przyznam szczerze, wtedy nie było, ten rynek nie był tak rozwinięty. Zresztą nie uważam, że do dzisiaj też jest, bo szkoleniowców jest bardzo dużo, którzy po prostu sprzedają naprawdę tandetną wiedzę i